Przyjaciel Jana Nowickiego był reanimowany przez ponad godzinę. Jan Nowicki odszedł nagle 7 grudnia w wieku 83 lat. Śmierć przyszła po niego w nocy w jego domu na wsi Krzewęt. Na miejsce przyjechała karetka, jednak ratownicy medyczni, mimo dramatycznej walki, nie zdołali uratować życia wielkiego aktora. Jego przyjaciel zdradził teraz, że reanimacja Jana Nowickiego trwała ponad godzinę. Jan Nowicki nie żyje. Taka informacja obiegła media w środę rano, 7 grudnia. Ostatnie lata swojego życia aktor spędził w swoim domu w pięknej, spokojnej wsi Krzewęt na Pojezierzu Kujawskim wśród lasów i jezior. Kropka. I to właśnie tam odszedł na zawsze. Wiadomość o śmierci aktora była szokiem dla jego przyjaciół i wielbicieli jego talentu. Choć Jan Nowicki od lat skarżył się na problemy ze zdrowiem, nikt nie spodziewał się, że dobiega kres jego ziemskiej wędrówki. Jeszcze w sobotę, 3 grudnia, aktor uczestniczył w ważnej uroczystości w swoich rodzinnych stronach. Wtedy nikt nie podejrzewał, że widzą swojego sąsiada i przyjaciela po raz ostatni. Nic nie wskazywało na to, że śmierć przyjdzie tak nagle. Umawialiśmy się na niedzielę, żebym zrobił mu portret, bo cenił sobie moje kadrowanie. Ale do tego spotkania nie doszło, opowiadała faktowi Eugeniusz Gołębiewski, burmistrzem miasta Kowal, który był z Nowickim mocno związany. Przyjaciel Jana Nowickiego, reanimacja trwała ponad godzinę. W nocy 7 grudnia do domu aktora przyjechała karetka. Ratownikom medycznym mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować aktora. Przyjaciel aktora, Zdzisław Zasada, w rozmowie z Super Expressem opowiedział, jak wyglądała walka o życie Nowickiego. W nocy zadzwonił telefon. To była żona Jana. Powiedziała do mnie, jak możesz, to przyjedź, bo Janek chyba umarł. Pogotowie jedzie. Janek nie daje żadnych oznak życia. Jak przyjechałem, to było już pogotowie. Reanimacja trwała chyba godzinę, może nawet więcej, ale nic to nie dało, powiedział Zdzisław Zasada w rozmowie z Super Expressem. Pogrzeb Jana Nowickiego. Pogrzeb wielkiego aktora odbędzie się w 14 grudnia. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 14 grudnia w Kowalu. O godzina 13:00 nabożeństwo żałobne w kościele parafialnym, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu. Poinformował syn aktora Łukasz Nowicki.